bardzo szczęśliwa, ale jestem szczęśliwa dlatego, że osobiście poznałam Jezusa. W ogóle jestem szczęśliwa, bo mam Boga. Jestem szczęśliwa, bo Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów, umarł za mnie na krzyżu Golgoty i wstał z martwych po trzech dniach. I ja dzisiaj mam udział w Jego radości. To wiedz, że jeżeli przyjmiesz to, co do ciebie mówię, będziesz uratowany. Jeżeli przyjmiesz moje słowa i nie zatwardzisz swojego serca, będziesz uratowany. Bo Jezus za ciebie umarł. Na krzyżu Golgoty już się wszystko wykonało. W żaden sposób nie zasłużysz na niebo. Wykonało się! Ponad 2000 lat temu! Wykonało się! Tam jest zakończona historia zbawienia! Dziś, jeśli chcesz, możesz przyjąć to zbawienie do swojego życia! To jest dla ciebie dostępne! Z łaski przez wiarę! W ogóle na to nie zasługujesz! W ogóle nie zasługujesz na zbawienie! W ogóle nie jesteś wart tego, żeby za ciebie umrzeć! W ogóle! W ogóle! W ogóle! Ale Jezus, jako czysta miłość, postanowił oddać swoje życie po to, żeby zmazać z ciebie cały twój brud. I to się wykonało na krzyżu Golgoty, ale jeżeli chcesz, żeby to wystąpiło w twoim życiu, to musisz uwierzyć, że on umarł za twoje grzechy. Wiara, że Jezus umarł za grzechy świata, nic ci nie da. Musisz uwierzyć, że on umarł za twoje grzechy. Bo jesteś grzesznikiem, zasługujesz na piekło i musisz narodzić się na nowo. Bóg jest tak dobry, że oddał swoje życie dla ciebie, który w ogóle na to nie zasługujesz. Ale on oddał swoje życie, sam zszedł i poniósł twoją winę i karę. I dzisiaj życie przybliża się do ciebie. Dzisiaj jest dla ciebie dniem zbawienia. Dzisiaj przybliża się do ciebie królestwo. Jeżeli chcesz, jeżeli tylko chcesz, to właśnie w tym momencie możesz stać się obywatelem nieba. Jeżeli jesteś świadomy tego, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz Zbawiciela i chcesz mu teraz oddać swoje życie, to po prostu ze szczerego serca. Serce, zawołaj do Niego. Jezus,
pojawi się bardzo wiele kłamstw. W zasadzie to, co mówi się w naszym kraju o Jezusie, z prawdziwym Jezusem nie ma zbyt wiele wspólnego. Ale ja go poznałam. Ja mam relację z Jezusem. Ja jestem mu wdzięczna za to, że on mnie zbawił. Ja mogę codziennie żyć w radości, bo mam mojego króla. Bo król królów i pan panów mnie zbawił. Dzisiaj przybliżyło się do ciebie królestwo. Ja, która przed tobą stoję, sprawuję poselstwo w miejsce Chrystusa. Jeżeli przyjmiesz moje słowa, będziesz uratowany. Jeżeli przyjmiesz moje słowa, będziesz uratowany. To, co do ciebie mówię, jest ratunkiem dla twojego życia. Jeżeli chcesz życia, to nie masz innej opcji. Po prostu musisz mi uwierzyć. Musisz mi uwierzyć. Duchu Święty, ja modlę się. Przekonuj każdego, kto mnie słyszy, o grzechu, sprawiedliwości i sądzie.